I już witamy bardzo serdecznie panią Izabelę Suckiel. Witaj Iza, bardzo miło Cię widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Myślę, że też uczestnicy naszej konferencji czekają na kolejne spotkanie z Tobą, bo wiemy z różnych informacji, które do nas docierają, że no, jesteś dla wielu osób bardzo ważną ekspertką. Tak, a pani Dziękuję Izabela bardzo. jest nauczycielem, konsultantem do spraw kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Wykładowcą na studiach podyplomowych, specjalizuje się w prawie oświatowym, nadzorze pedagogicznym, ocenianiu pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Lata doświadczeń i lata A praktyki. dzisiaj pani Izabela opowie nam o wsparciu nauczycieli w praktyce dydaktyczno-wychowawczej jako jednej z funkcji nadzoru pedagogicznego. Zapraszamy bardzo serdecznie i oddajemy pani głos. Witam Państwa serdecznie w drugim dniu kongresu. Wczoraj, proszę Państwa, rozmawialiśmy o zmianach w przepisach prawa. Dzisiaj skupimy się na nadzorze pedagogicznym. Będę mówiła o całym nadzorze, ale w kontekście wsparcia nauczycieli, bo nie można zapominać, że jedną z funkcji nadzoru pedagogicznego to jest właśnie wsparcie. I postaram się, proszę Państwa, w taki przystępny sposób, obok przepisów prawa, obok tych zadań w zakresie kontroli, zwrócić Państwa uwagę na te działania, które będą miały charakter inspirujący, czy będą służyć udzielaniu pomocy nauczycielom w realizacji podejmowanych na co dzień zadań. Po spotkaniu mam dyżur od godziny 10, w związku z tym zapraszam, jeżeli będą się pojawiały jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Teraz śledzę również czat, ale nie chciałabym tutaj się rozpraszać i odpowiadać od razu na pytania, dlatego zapraszam na ten dyżur wszystkich Państwa, którzy będą zainteresowani poszerzeniem jakichś problemów. Proszę Państwa, mówimy o nadzorze wewnętrznym. Skupiamy się na nadzorze wewnętrznym dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola czy placówki oświatowej. I planując taki nadzór, właściwie dyrektor zadaje sobie trzy podstawowe pytania. Po pierwsze, na czym w ogóle ten nadzór ma polegać? Co podlega nadzorowi i jak ma ten nadzór prowadzić? Czyli w jakiej formie ma ten nadzór prowadzić? I proszę Państwa, tak naprawdę na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź w przepisach. Na pierwsze dwa pytania znajdziemy odpowiedź w ustawie Prawo oświatowe, dokładnie w artykule 55. Natomiast trzecie pytanie to nic innego jak formy nadzoru zawarte w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Spróbujmy sobie tak króciutko prześledzić te przepisy i odpowiedzieć na te pytania. A więc pierwsze pytanie, na czym polega nadzór pedagogiczny? Proszę Państwa, artykuł 55, który odpowiada na to pytanie, tak naprawdę funkcjonuje w przepisach oświatowych od lat. Wcześniej był to artykuł 33 w ustawie o systemie oświaty, teraz jest to artykuł 55 w ustawie Prawo oświatowe. I z tego przepisu dowiadujemy się, że nadzór pedagogiczny polega na obserwowaniu, analizie, a w konsekwencji na ocenie po pierwsze procesów, efektów tych procesów i warunków, w jakich te procesy zachodzą. Mówiąc jeszcze prościej, procesy dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze to jest nic innego jak codzienna praca nasza w przedszkolu, w szkole, w placówce, tak?
czyli to są zajęcia z dziećmi, z uczniami, tak? To są wszelkie działania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym. Te procesy prowadzą do określonych efektów. Efektem pracy dydaktycznej jest określona wiedza, określone umiejętności. Efektem pracy wychowawczej są określone postawy, określone zachowania. I te procesy zachodzą w określonych warunkach. No na przykład w określonych przepisami pomieszczeniach, zastosowaniem określonych warunków w sensie sprzętu, wyposażenia, zapewnienia bezpieczeństwa, ale także warunkiem jest dobrze przygotowany nauczyciel, czyli z określonymi kwalifikacjami. I proszę Państwa, nadzór to jest analiza tego wszystkiego i ocena, czy rzeczywiście wszystko jest tak, jak być powinno. I dlatego w tym momencie możemy mówić o funkcji kontrolno-oceniającej nadzoru. To jest ten nadzór, który kojarzy nam się właśnie z kontrolą, z oceną. Natomiast artykuł 55, przepraszam, artykuł 55 mówi również, że nadzór polega na inspirowaniu nauczycieli do poszukiwania, podejmowania innowacyjnych rozwiązań, a potem, kiedy rzeczywiście nauczyciel podejmuje takie działanie, udzielanie mu pomocy. A więc proszę Państwa, w tym przypadku nadzór ma funkcję wspierającą. A więc proszę zwrócić uwagę, że nadzór to nie tylko egzekwowanie, nie tylko kontrola, rozliczanie, ale nadzór to jest również funkcja wspierająca. I proszę Państwa, na to będę chciała też mocno dzisiaj zwracać uwagę, żeby nie kojarzyć nadzoru tylko z oceną, z egzekwowaniem, z takim, byśmy powiedzieli, pilnowaniem tego, żeby się wszystko odbywało zgodnie z przepisami prawa, ale żeby również patrzeć na to w ten sposób taki wspierający na pracę nauczyciela. Proszę Państwa, co podlega nadzorowi? I znowu odwołam się tutaj do artykułu 55, bo tam mamy określone, co w szczególności powinniśmy nadzorować. A więc kwalifikacje, realizację podstawy, przestrzeganie zasad oceniania, obowiązek nauki szkolny, przestrzeganie statutu praw dziecka, praw ucznia, zapewnianie bezpieczeństwa. To są też sprawy, czy te działania, które w pierwszej kolejności powinny podlegać nadzorowi i na to przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę. Ale nie tylko, bo proszę Państwa, rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, czyli na ten trudny obecny czas, mówi o tym, że jeżeli szkoła, przedszkole pracuje w trybie zdalnym, to nadzorowi powinny podlegać przede wszystkim organizacja tych zajęć i stopień obciążenia uczniów zadaniami. A więc mamy dodatkowe zadania w zakresie nadzoru, jeśli byśmy pracowali zdalnie. No i proszę Państwa, inne działania podejmowane w przedszkolu, w szkole, które dyrektor uważa za na tyle istotne i ważne, że chce je poddać nadzorowi. Poza tym przypomnę, że również przepisy rozporządzenia sugerują tutaj, że planując ten nadzór, opieramy się na wnioskach z nadzoru z roku poprzedniego i uwzględniamy również kierunki polityki oświatowej państwa. Chodzi o to, żeby proszę Państwa, uwzględniając wnioski, zapewnić ciągłość tego nadzoru, tak, żeby ten nadzór nie był
takim doraźnym działaniem każdego roku od nowa tworzonym, ale żeby była ciągłość, żebyśmy pokazali, żebyśmy ten nadzór wykorzystali do rozwoju, a ten rozwój będzie tylko wtedy, jeśli systematycznie podejmujemy konsekwentnie pewne działania. No i proszę Państwa, trzecie pytanie, jakie postawiliśmy, czyli jak ten nadzór ma być prowadzony, w jakiej formie. No i mówiliśmy również o tym wczoraj, bo rozporządzenie w tej mierze uległo zmianie. Mianowicie mamy dwie podstawowe formy, czyli przeprowadzamy kontrolę i ta kontrola dotyczy bądź przepisów prawa, bądź właśnie tych procesów i efektów tych procesów, o których mówiłam przed chwilą, co wynikało z artykułu 55. Natomiast ponieważ nadzór to również inspirowanie, to również pomoc, a więc drugą formą jest wspomaganie. I zwróćcie też Państwo uwagę na to, że to wspomaganie jest zdefiniowane jako działanie, które w konsekwencji ma doprowadzić do rozwoju uczniów, wychowanków, tak? Czyli wspomaganie to nie jest cel taki krótkofalowy, żeby skupić się na doskonaleniu nauczycieli, ale to jest cel długofalowy, czyli poprzez wspomaganie nauczycieli, tak naprawdę tym celem nadrzędnym, głównym jest rozwój uczniów, rozwój dzieci, rozwój wychowanków, tak? Czyli wspierając nauczycieli, wspieramy w konsekwencji uczniów. Więc patrzmy na to też w ten sposób, taki byśmy powiedzieli perspektywiczny. Proszę Państwa, przekładając teraz te formy nadzoru już na konkretne zadania, dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru, tak jak powiedzieliśmy, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa, procesy, efekty i wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań. I tu również chcę zwrócić Państwu uwagę, że należy na ten nadzór wewnętrzny patrzeć kompleksowo. To znaczy nie rozdzielać kontroli od wspomagania. Te rzeczy, te działania powinny być ze sobą powiązane. Na przykład, jeśli planujemy nadzór nad procesem oceniania, to z jednej strony planujemy, w jaki sposób będziemy kontrolować, czy przestrzeganie przepisów prawa związanych z ocenianiem, czy w ogóle ten cały proces oceniania zachodzący w szkole, a z drugiej strony od razu powinniśmy mieć na uwadze, czy i w jakim zakresie trzeba nauczycieli wspomóc, tak, w tym procesie oceniania. Proszę Państwa, dyrektor no, musi być zawsze jakby krok przed nauczycielem, tak? To znaczy musi umieć też pomóc temu nauczycielowi, odpowiedzieć na jego pytania, wątpliwości. Za chwilę będę mówiła o tym wspieraniu, o tym konkretnym działaniu, ale jakby tutaj właśnie chcę też na to zwrócić uwagę, na tą kompleksowość działań, że nie tylko egzekwuję, nie tylko wymagam, ale również mam na uwadze to, że może potrzebne jest wsparcie, że może potrzebna jest moja pomoc. No ale proszę Państwa, wróćmy jeszcze do tego podziału zadań, do tych zadań w zakresie nadzoru i do tej kontroli wspomagania. W rozporządzeniu w sprawie nadzoru przeczytamy, że generalnie te wszystkie działania w ramach nadzoru to powinny być przede wszystkim realizowane poprzez obserwację działań nauczyciela i poprzez analizę dokumentacji przebiegu nauczania. No i proszę Państwa, podam jeden przykład takiego właśnie podejścia, bo jakby chcę też Państwu pokazać, że kontrola to jest też taki proces, byśmy powiedzieli, złożony, kompleksowy, obejmujący bardzo wiele działań.
I skoro dałam przykład tutaj oceniania, to na tym ocenianiu się zatrzymam. No i proszę Państwa, popatrzmy. Jeżeli planuję kontrolę procesu oceniania, procesu, tak? Czyli to są różne działania na różnym poziomie, w różnym zakresie, tak? Cały, byśmy powiedzieli, ten proces oceniania zachodzący w szkole. To podchodząc do kontroli procesu oceniania, na co warto tutaj zwrócić uwagę? No na przykład analizę dokumentacji nauczycieli, bo przecież nauczyciel ma obowiązek opracowania wymagań. Te wymagania gdzieś powinny być spisane. One potem oczywiście mają być przedstawione uczniom, rodzicom, a więc w dokumentacji nauczyciela te wymagania są. No i chociażby przeanalizowanie, czy są i jak są tutaj skonstruowane. Obserwacja zajęć. Kolejny element tej kontroli. Pod kątem, po pierwsze, no na przykład sposobu oceniania, co podlega ocenie, jak jest udzielana informacja zwrotna, czy są dawane wskazówki do dalszej pracy, bo to wynika też z przepisów prawa, czy komunikuje te wymagania, czy te wymagania wykorzystywane są w trakcie bieżącej oceny. To wszystko mogę zobaczyć w czasie zajęć. Obserwacja spotkań z rodzicami, w jaki sposób przekazywane są informacje rodzicom, czy udostępniane są sprawdzone i ocenione prace uczniów, bo przecież prawo też to reguluje, więc mogę to zobaczyć, obserwując te spotkania. Analiza dzienników lekcyjnych. Mogę, proszę Państwa, zobaczyć, jakie formy aktywności podlegają ocenie, jeśli oczywiście w dzienniku to dokumentujemy, czy to są odpowiedzi ustne, czy prace pisemne, czy może nauczyciel stawia oceny niedostateczne za brak pracy domowej, tak? A więc też widzę, co nieprawidłowego się tutaj dzieje i mogę też zareagować, tak? Czy systematycznie jest to oceniane, czy te oceny w dzienniku pojawiają się dosyć systematycznie, czy też brakuje tych ocen, a potem nagle pojawiają się w jednym tygodniu po kilka ocen. Analiza zeszytów uczniów, klasówek, sprawdzianów, to pozwoli mi na przeanalizowanie i ocenę tego, co nauczyciel sprawdza, tak? Co podlega, czy to jest spójne na przykład z wymaganiami, jak ocenia, jak udziela też informacji zwrotnej, czy daje wskazówki w tych pracach pisemnych ucznia. Proszę Państwa, kontrola procesu oceniania to jest również analiza na przykład dokumentacji związanej z egzaminami, czy klasyfikacyjnymi, czy z poprawkowymi, sposób przeprowadzania, sposób prowadzenia tego egzaminu, potem dokumentowanie w postaci protokołów. Wszystko to jest uregulowane prawnie, a więc mogę skontrolować, czy jest to wszystko tak, jak być powinno. No i proszę Państwa, może być również zebranie opinii od uczniów, od rodziców, mogą to być rozmowy, może to być ankieta, czyli proszę Państwa to, co robiliśmy wtedy, kiedy formą nadzoru była ewaluacja, bo sposób zbierania informacji w procesie nadzoru jest Państwa decyzją. Ja tu starałam się pokazać, jak wykorzystując analizę dokumentów i obserwacje można to zrobić, ale nie ma przeciwwskazań, żeby sięgać, proszę Państwa, do innych sposobów gromadzenia informacji. No i to samo, gdybyśmy mieli omówić sobie kontrolę
realizacji podstawy programowej, kontrolę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to tak naprawdę planowanie tej kontroli będzie bardzo podobne. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co warto przeanalizować, co można zaobserwować i jak tą kontrolę prowadzić. Proszę Państwa, to czy ta kontrola będzie miała charakter taki represyjny, czy raczej będzie miała taki charakter właśnie wspomagający, zależy od dyrektora, od tego, jak do tego będziemy podchodzić. Tak? A więc proszę Państwa, kontrola jako jedna forma, natomiast teraz skupmy się na tej drugiej formie, czyli na wspomaganiu, czyli jak zebrać informacje, w jakim zakresie wspomagać i jak to potem rzeczywiście robić. A więc proszę Państwa, rozporządzenie mówi o tym, że dyrektor wspomagając przede wszystkim wykonuje trzy podstawowe zadania. Po pierwsze, diagnozuje pracę szkoły lub placówki, po to, żeby wiedzieć, w jakim zakresie wspomagać. Następnie planuje te działania rozwojowe i realizuje te działania już według tego planu, który sobie przygotował. No i proszę Państwa, prześledźmy te trzy kolejne zadania dyrektora i spróbujmy tutaj sobie powiedzieć o tym, co w tym zakresie można zrobić. Po pierwsze, proszę Państwa, diagnoza czemu służy? No, diagnoza ma odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania, to znaczy w jakich obszarach pracy przedszkola lub szkoły potrzebne jest wsparcie i czego ono konkretnie ma dotyczyć. Wsparcie może być, na przykład może dotyczyć pracy dydaktycznej, a konkretnie na przykład stosowania metod aktywizujących, albo na przykład wykorzystania określonych technologii w nauczaniu, albo realizacja zalecanych warunków z podstawy, czy kształtowanie konkretnych umiejętności z podstawy. I tu potrzebne jest wsparcie. Może to być, proszę Państwa, praca wychowawcza, rozwiązywanie określonych problemów wychowawczych, współpraca z rodzicami, która potrzebuje tutaj jakiegoś działania wspierającego. Może to być, proszę Państwa, praca w przypadku nauki zdalnej i radzenie sobie z różnymi trudnościami w tym zakresie. Może to być, proszę Państwa, współpraca ze środowiskiem i problemy z nawiązywaniem właśnie takiej współpracy, pozyskiwaniem sponsorów czy w ogóle instytucji do współpracy. A więc najpierw trzeba, proszę Państwa, to zdiagnozować, tak, w jakim zakresie potrzebujemy wsparcia. W jaki sposób taką diagnozę, proszę Państwa, możemy przeprowadzić? No oczywiście, na pewno pierwszym takim podstawowym źródłem będą wnioski z nadzoru pedagogicznego. Co roku Państwo macie obowiązek dokonania takiego podsumowania i przedstawienia wyników wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej, a Rada Pedagogiczna ma kompetencje, aby jeszcze na mocy tych wniosków zasugerować, jakie działania tutaj powinny być podejmowane. W związku z tym może się również okazać, że Rada Pedagogiczna wskaże właśnie takie działania wspierające, potrzebne w kolejnym roku. Przypomnę, że nadzór pedagogiczny w ubiegłym jeszcze roku to była obok kontroli właśnie ewaluacja, monitorowanie i wnioski z tych działań mogą nam tutaj jak najbardziej posłużyć do planowania wspomagania.
analiza wyników egzaminów zewnętrznych, proszę Państwa, pozwala nam również wyciągnąć wnioski, w jakim zakresie być może potrzebne jest wspomaganie. Przypomnę, że wyniki uczniów to jest wypadkowa czynników indywidualnych, środowiskowych i czynników pedagogicznych. I właśnie skupiając się na tych czynnikach pedagogicznych, czyli na tym, na co mamy wpływ, taka analiza wnikliwa może nam też pozwolić na to, żeby planować wsparcie. Proszę Państwa, prosty przykład. Jeżeli uczniowie wypadają kiepsko, no na przykład na egzaminie z języka polskiego, no to wszyscy patrzą na polonistę, że słabo przygotował. Ale tak naprawdę, jeżeli chociażby przeczytamy część wstępną podstawy programowej, to zauważymy, że wszyscy nauczyciele mają obowiązek kształtowania, posługiwania się językiem polskim. Wszyscy mają obowiązek poprawiania, zwracania uwagi na poprawne pisanie w języku polskim. A więc wszyscy w jakiejś części ponosimy odpowiedzialność. W związku z tym potem te wnioski mogą się też przekładać na takie działania, które będą dotyczyły nas wszystkich. Proszę Państwa, wnioski z dokonywanych ocen pracy albo ocen dorobku zawodowego nauczycieli. To jest też bardzo dobre źródło do wyciągania wniosków, w jakim zakresie może być potrzebne wsparcie, z czym nauczyciele mają problem, gdzie są trudności, bo dokonywanie oceny pracy czy oceny dorobku no na pewno było połączone z obserwacjami zajęć i można było również tutaj zauważyć te potrzeby. Poza tym, proszę Państwa, badanie potrzeb wśród samych nauczycieli, czyli zwrócenie się bezpośrednio do nauczycieli, mogą to być rozmowy w Radzie Pedagogicznej, mogą to być ankiety, które też pozwolą Państwu na wyciągnięcie konkretnych wniosków do planowania tego wsparcia. Należy jednak pamiętać, że mamy tutaj, czy możemy mieć tutaj takie dwie sytuacje. Z jednej strony nauczyciele mają swoje własne potrzeby rozwojowe, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że nauczyciel ma się doskonalić również zgodnie z potrzebami szkoły, przedszkola. Tak jak pokazałam Państwu, że to wspomaganie docelowo ma się przełożyć na rozwój uczniów. W związku z tym to, w jakim kierunku będziemy tutaj wspierać nauczycieli czy wspomagać, no też będzie miało znaczenie, jakie są trudności, na przykład jeśli chodzi o samych uczniów. No i proszę Państwa, mogą być też inne źródła, które pomogą nam zaplanować to wspomaganie. No chociażby kierunki polityki oświatowej państwa. W tym roku, proszę Państwa, jeden z kierunków brzmi wdrażanie zintegrowanej strategii umiejętności. Proszę zapytać nauczycieli, ilu naszych nauczycieli potrafi powiedzieć, o co chodzi. Może trzeba właśnie zacząć od tego, żeby sobie po pierwsze no, przybliżyć tą strategię, na czym to polega, czego to dotyczy, w jakim stopniu my możemy wdrażać tą zintegrowaną strategię, tak? A nie od razu egzekwować, że mamy to robić, gdzie bardzo dużo osób, bardzo dużo nauczycieli może mieć problem w ogóle z określeniem, czego wdrażanie zintegrowanej strategii umiejętności dotyczy. Jeżeli, proszę Państwa, już mamy zdiagnozowane to, jakie są potrzeby, to wówczas, proszę Państwa, planujemy te działania rozwojowe, w tym motywowanie nauczycieli, tak to dokładnie brzmi. No i proszę Państwa,
To też jest taka, bym powiedziała, duża umiejętność dyrektora. Czasami się mówi o tak zwanych umiejętnościach miękkich, umiejętnościach społecznych dyrektorów, które są bardzo istotne w prowadzeniu nadzoru. No i rzeczywiście tak jest, bo proszę Państwa, to umiejętne zaplanowanie, a potem prowadzenie tego wsparcia, no przekłada się między innymi na tą efektywność. Proszę Państwa, ja tutaj posłużę się, tak troszeczkę może sparafrazuję, ale posłużę się tutaj taką teorią przywództwa sytuacyjnego Blancharda, który mówi, że jeżeli planujemy wspomaganie, wsparcie, motywowanie pracowników, w tym przypadku nauczycieli, to warto wziąć pod uwagę takie dwa czynniki, tak? Po pierwsze zaangażowanie, a po drugie kompetencje. I te dwie cechy, te dwa czynniki są na różnym poziomie, na różnym etapie rozwoju pracowników. Na początku, proszę Państwa, mamy nauczycieli przychodzących do pracy, właśnie tych młodych, pełnych zapału, pełnych entuzjazmu. Natomiast te kompetencje nie są, proszę Państwa, najwyższe. I taki nauczyciel nie potrzebuje zachęty, nie potrzebuje wsparcia. W takim przypadku wystarczą, proszę Państwa, instrukcje, podawanie pewnych rozwiązań, jak trzeba coś zrobić, tak? Czyli takie, bym powiedziała, towarzyszenie, dawanie krótkich komunikatów, szkolenia, które pokazują, jak coś zrobić. Nie trzeba tutaj nauczycieli, tych młodych, specjalnie zachęcać. Potem, proszę Państwa, ten entuzjazm, to zaangażowanie niestety, ale troszeczkę się zmniejsza. Jest rozczarowanie, no różne to rozczarowanie wynika i z jednej strony może z tego aspektu finansowego, ale z drugiej strony często to rozczarowanie wynika też z trudności, które się pojawiają w pracy, w szkole. W związku z tym zaangażowanie zaczyna nam spadać, te kompetencje jeszcze nie są najwyższe i proszę Państwa, ta grupa nauczycieli potrzebuje szczególnego wsparcia, bo z jednej strony potrzebuje tej zachęty, bo to zaangażowanie spada, a z drugiej strony potrzebuje cały czas też tego wsparcia merytorycznego, dlatego że te kompetencje jeszcze cały czas się rozwijają. Tutaj też, proszę Państwa, i szkolenia, i to motywowanie do działania mają ogromne znaczenie. Potem, proszę Państwa, jakby mamy ten wzrost, kompetencje są coraz wyższe, to zaangażowanie no jest na różnym poziomie, czasami mówimy już o wypaleniu zawodowym, a czasami właśnie to zaangażowanie zaczyna już też na tyle wzrastać, że ten najwyższy etap rozwoju pracownika to są ci, którzy mają i wysokie zaangażowanie, i wysokie kompetencje, proszę Państwa, i można powiedzieć, że to są tacy samodzielni pracownicy, samodzielni nauczyciele. I tu jeżeli wzrasta, proszę Państwa, kompetencja, a potrzeba jedynie wsparcia, to czasami dawanie instrukcji, pouczanie mija się z celem, bo to jest zniechęcenie. To jest, proszę Państwa, zabijanie czasami inicjatywy, kiedy ja nauczycieli kompetentnych pouczam albo wysyłam ciągle na jakieś szkolenia. Tak, tam potrzebne jest może inne wsparcie, może bardziej pójście w taki mentoring, a może w takie wsparcie coachingowe, czyli dawanie większego wsparcia, zaangażowania. Często, proszę Państwa, nauczyciel, który dostaje zadania poniżej swoich kompetencji, no właśnie to zaangażowanie
ma niskie, tak? Albo odwrotnie, nauczyciel, który zostawiony jest w ogóle sam sobie, bo uważamy, że on już jest tak super kompetentny, super zaangażowany, też nie jest dobrze, dlatego że każdy, proszę Państwa, potrzebuje zainteresowania, potrzebuje nowych wyzwań, potrzebuje pochwały. Przepraszam za taki troszkę może dłuższy tutaj, zatrzymałam się troszkę dłużej na tej teorii, ale to jest ważne, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że jeżeli się mówi o wspomaganiu, o wsparciu, to przeważa właśnie szkolenie, wysyłanie nauczycieli na szkolenia, organizowanie szkoleń wewnętrznych, czyli jakby skupianie się na jednej tylko formie wspomagania, która nie dla wszystkich tutaj no, jest trafioną formą wsparcia. Więc jakby na to chcę Państwu zwrócić uwagę, żeby planować czy dostosowywać to wsparcie na miarę swoich nauczycieli. To wymaga oczywiście pewnej uważności i tej wiedzy, na jakim poziomie rozwoju są nasi nauczyciele i jaką formę wsparcia tutaj dla nich zastosować. No i proszę Państwa, trzeci element to jest już prowadzenie tych działań rozwojowych. I proszę zwrócić uwagę, że nawet w rozporządzeniu czytamy, że to jest prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, a nie tylko i wyłącznie organizowanie szkoleń i narad. A więc mówiąc o wsparciu, mówiąc o działaniach rozwojowych, musimy mieć na myśli, czy powinniśmy wziąć pod uwagę różne działania. Owszem, szkolenia też, zewnętrzne, wewnętrzne, ale również inne działania. Proszę Państwa, obserwacje wspierające. Obserwacja wspierająca to jest obserwacja, która nie jest nastawiona na wyszukiwanie braków, na wskazywanie niedociągnięć, tylko właśnie na inspirowanie, na pomaganie rozwoju tego warsztatu pracy nauczyciela poprzez dostrzeganie mocnych stron. Tak? To nie znaczy, że nie zauważam tych problemów, ale jakby to nie jest mój główny cel. I w związku z tym tacy nauczyciele, którzy dostają tego typu informację zwrotną, na pewno, proszę Państwa, chętniej będą zapraszać nas na swoje lekcje, czy korzystać z takiego wsparcia. Oczywiście prowadząc obserwacje wspierające, trzeba, proszę Państwa, samemu mieć określoną wiedzę, bo idąc na taką obserwację, dyrektor no, musi sobie troszeczkę odświeżyć, proszę Państwa, założenia dydaktyki ogólnej, czy dydaktyki szczegółowej, a więc metodyki, po to, żeby móc tego nauczyciela wesprzeć. Proszę pamiętać, że moja metodyka może się nieco różnić od metodyki nauczyciela innego przedmiotu i nie mogę patrzeć tylko przez pryzmat tego, jak ja bym to zrobiła, ale właśnie tutaj no potrzeba też tej umiejętności czy szerszej wiedzy dyrektora w tym zakresie. Podobnie, proszę Państwa, z lekcjami otwartymi, organizowanie lekcji otwartych, nie zmuszanie do tych lekcji, ale jakby inspirowanie, tak? Bo wsparcie to jest również inspirowanie do tego, że lekcje otwarte mogą służyć rozwojowi nauczyciela, a w konsekwencji również uczniów, poprzez dzielenie się wiedzą, poprzez przekazywanie sobie nawzajem pewnych umiejętności i pewnych rozwiązań. Nauczyciele, proszę Państwa, nie zawsze są chętni, bo często to jest właśnie taka, bym powiedziała,
taki strach przed krytyką, że przyjdą, skrytykują. Dlatego no, trzeba też przygotowywać nauczycieli do takiej formy, powoli, małymi krokami uczyć się tego wzajemnego wsparcia poprzez te lekcje otwarte. Proszę Państwa, działają na terenie przedszkola, szkoły, placówki różnego rodzaju zespoły nauczycielskie. I znowu, też jest bardzo różnie. Czasami nauczyciel się czuje przymuszony, traktuje to jako dodatkowy obowiązek. Natomiast jeżeli też będziemy nad tym pracowali, że te zespoły między innymi są po to, żeby się wspierać nawzajem, żeby dzielić się doświadczeniem, żeby wymieniać się również materiałami czy informacjami z różnych szkoleń, to myślę, że to też jest dobra forma działań rozwojowych. O szkoleniach nie będę tutaj mówić, wewnętrznych, zewnętrznych, bo to, proszę Państwa, jest jakby oczywiste. Zachęcam również do korzystania z oferty placówek doskonalenia, do współpracy z doradcami metodycznymi. Proszę Państwa, jedną z form pokazywałam jest doradztwo, tak? Doradztwo, czyli też zapraszanie doradców, sugerowanie, inspirowanie, aby sami nauczyciele korzystali z tego wsparcia, ale znowu na zasadzie takiego partnerstwa, a nie pouczania, tak? Bo to wszystko znowu zależy, komu dedykujemy daną formę działań rozwojowych. Proszę Państwa, upowszechnianie i zapewnianie dostępu do różnego rodzaju materiałów, czy to w bibliotece własnej szkoły, czy proszę Państwa, prenumeraty. No, teraz wiadomo, że mamy też wszystko w internecie, ale mogą też być, proszę Państwa, i prenumeraty również wersji internetowych, dostępy do różnego rodzaju platform, po to, żeby ten nauczyciel mógł w ten sposób również otrzymać od nas wsparcie. Proszę Państwa, tych działań prorozwojowych może oczywiście być jeszcze więcej, ale proszę też nie zapominać o takiej codziennej uważności, to znaczy dostrzeganiu swoich nauczycieli w takiej codziennej pracy i takiego zainteresowania, czyli zwykłego zapytania, czy jest wszystko w porządku, czy nie potrzeba wsparcia, czy można w czymś pomóc, tak? Bo to są też bardzo ważne rzeczy, takie byśmy powiedzieli oczywiste, ale ja przynajmniej z rozmów z nauczycielami wiem, że tego też często brakuje. Jeżeli jest to duża szkoła, Państwo macie bardzo dużo nauczycieli, to często jest tak, że to nie jest brak dobrej woli, ale po prostu często brak czasu na to, żeby się wszystkim zainteresować. Nauczyciele, proszę Państwa, dużo się mówi o tej frustracji, o tym przemęczeniu, o tym niedocenieniu, o tym właśnie wypaleniu zawodowym. I w związku z tym to wsparcie ma ogromne znaczenie, to nasze wewnętrzne wsparcie, dostrzeganie różnych działań nauczyciela. Proszę Państwa, no jakże przykre są to sytuacje i słyszę na przykład parę dni temu organizacja z okazji Dnia Nauczyciela, jeden nauczyciel jest odpowiedzialny za przygotowanie jakiegoś spotkania, jakiejś imprezy, a okazuje się, że połowa grona pedagogicznego jest w ogóle niezainteresowana, dyrektor też tam niekoniecznie, bo coś innego ma. No i proszę Państwa, to są takie drobne rzeczy, które mają ogromne znaczenie, no bo to też powoduje, że zaangażowanie niestety spada.
A więc proszę Państwa, jeżeli mamy nauczycieli inspirować, zachęcać, to poprzez również takie, byśmy powiedzieli, proste, codzienne działania, tak? Codzienne działania wspierające. Ja tak naprawdę tutaj na zakończenie tego mojego wystąpienia przygotowałam, proszę Państwa, taką myśl, którą uważam, że jest bardzo istotna, ona też pochodzi z takich właśnie założeń troszkę coachingowych, że jeśli nie wierzysz w swoich ludzi, pracowników, uczniów, nie będą się rozwijać. A więc to od tego, jakim jesteś dyrektorem, jak inspirujesz swoich nauczycieli, jak ich wspomagasz, jak ich doceniasz, to bardzo dużo zależy. Proszę Państwa, i powiem tak troszkę może żartobliwie, powiem, że jeżeli dyrektor zleca jakieś zadanie i mówi do nauczyciela, proszę zrobić to i to, a nauczyciel zapyta, ale pani dyrektor, panie dyrektorze, a jak ja mam to zrobić? A dyrektor mówi, to pani nie wie, to pan nie wie, to ja mam panu to mówić, to przeważnie dyrektor rzeczywiście sam tego nie wie. Bo jeżeli, proszę Państwa, dyrektor wie, to nie ma problemu, żeby dać te wskazówki, pomóc, wesprzeć, powiedzieć, oczywiście, podpowiem pani, albo powiem, wskażę, jak coś można zrobić. Dyrektor nie tylko, proszę Państwa, w ramach nadzoru egzekwuje, nie tylko nadzoruje, kontroluje, tak jak już mówiłam wielokrotnie, ale również wspiera. Do tego zobowiązuje go prawo. I tego Państwu życzę, proszę Państwa, w realizacji nadzoru. To, jaki nadzór pełnimy, czy jest on represyjny, jeszcze raz powtórzę, czy jest wspierający, zależy od nas samych, od ludzi, którzy ten nadzór pełnią. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do zadawania pytań przy dyżurze, który będę od 10 pełnić. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Izabelo. To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa prelekcja. No najważniejsze faktycznie jest to, żebyśmy zawsze pamiętali, że nadzór to nie tylko kontrola, ale również, a może i przede wszystkim wspomaganie. To bardzo, bardzo cenna i warta zapamiętania uwaga. Pani Izabelo, czas nam się rzeczywiście kończy. Mamy dosłownie jeszcze jakieś 2 minuty i zaraz zaczyna Pani dyżur ekspercki, ale może wykorzystajmy jeszcze te 2 minuty. Proszę, zasygnalizowała Pani ten temat zintegrowanego systemu umiejętności. Może w 2-3 zdaniach uda nam się powiedzieć i przekazać nauczycielom i dyrektorom informacje, na co powinni zwrócić uwagę i dlaczego powinni się tym zainteresować. Bardzo krótko, proszę Państwa, zintegrowana strategia umiejętności to jest i projekt, i dokument, można powiedzieć, który dotyczy wzmacniania, można powiedzieć, umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. To są umiejętności, które tak zostały tutaj zdefiniowane, które służą do rozwoju i gospodarczego, rynku pracy, do takiej mobilności zawodowej. I ta strategia obejmuje 3 grupy umiejętności. Umiejętności podstawowe, przekrojowe, które przewijają się, można powiedzieć, w wielu zawodach, i stricte zawodowe. Powstały, proszę Państwa, 2 dokumenty. Jeden to jest ta strategia i opisana w sposób taki ogólny. To jest dokument z 2019 roku i w 2020 powstał dokument już szczegółowy. On jest oparty na rozwoju tak zwanych kompetencji kluczowych, które zostały określone przez Radę Europejską. Na pewno też Państwo o tym słyszeli. Zachęcam
zachęcam do tego, bo szkoły generalnie skupiają się na rozwoju tych tak zwanych przekrojowych umiejętności, tych, które się odnoszą do wielu, wielu zawodów, dają gwarancję mobilności zawodowej i dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy i do tych zmian cywilizacyjnych. To tak króciutko. Pani Izabelo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Państwa zapraszamy na dyżur, który rozpocznie się za kilka minut. A my po chwili przerwy zapraszamy Państwa na kolejną prelekcję.